W jakiejś minucie cała wieś ruszyła do Dominikowej. Kiedy ten wezbrany, szumiący potok wiedła organiścina z wójtową, a za nimi przepychało się z rykiem całe rozjuszone stado. Wdarli się do chałupy jak burza, aż zadygotały ściany. Dominikowa zastąpiła drogę. To ją stratowali. Jędrzych skoczył bronić i w oczy mgnienie zrobili z nim to samo. Wreszcie Mateusz chciał bronić przed komorą i chociaż prał drągiem, chociaż bronił z całą mocą, ale nie wyszło. I zdrowaś już leżał Kajś pod ścianą z rozbitym łbem i nieprzytomny. Jagusia była zaparta w alkierzu, a jak wyrwali drzwi, stała przytulona do ściany i nie broniła się, nie wydała nawet głosu. Blada była jak trup, a w oczach szeroko rozwartych gorzało ponure płomie grozy i śmierci. 100 rąk wyciągnęło się po nią, 100 rąk głodnymi, chciwymi pazurami chyciło ją ze wszystkich stron. Wyrwało niby kierz płytko wrośnięty w ziemię i powlekło w opłotki. Związać ją, wyrwie się jeszcze i ucieknie, rozrządziła wójtowa. Na drodze stał już gotowy wóz, nałożony świńskim nawozem po wręby desek i zaprzężony we 2 czarne krowy. Rzucili ją na gnój związaną, niby barana, i ruszyli wśród piekielnego zamętu. Urągliwe wyzwiska, śmiechy i przekleństwa posypały się na nią, jak grat po 100-kroć zabijający. Ale przed kościołem cały pochód przystanął. Zewlec ją do naga i pod kruchtą wysiec rózgami, krzyknęła Kozłowa. Zawdy takie bili pod kościołem, bieszta ją do pierwszej krwi, wrzeszczały. Na szczęście brama cmentarza była zawarta, zaś we furtce stojał Jambrosz z proboszczowską strzelbą w ręku i skoro się wstrzymali, ryknął z całej piersi. Kto się poważy wejść na kościelne, zastrzelę jak mi Bóg miły, ubiję jak psa, groził i tak jakoś strasznie patrzał oczami, że poniechawszy zamiaru, ruszyli dalej na Topolową.